Franklin mówi: przepraszam. Franklin miał mnóstwo przyjaciół i umiał być dobrym kolegą. Najważniejsza ze wszystkich była dla niego przyjaźń misia. Mały żółw wiedział, że bardzo ważne jest, by dzielić się swoimi zabawkami i dotrzymywać obietnic. Nauczył się z godnością przegrywać i zwyciężać bez próżności. A pewnego dnia Franklin dowiedział się też, jak ważne jest jedno zwyczajne słowo – przepraszam. Jednego dnia Franklin z przyjaciółmi całe rano przeszukiwali strychy i piwnice, skrzynie z zabawkami i pojemniki z pustymi butelkami i puszkami. Potrzebowali rzeczy, które zmieniłyby ich domek na drzewie w statek. Franklin znalazł starą marynarską czapkę z daszkiem. To czapka kapitańska, oznajmił. A to będzie nasza luneta, rzekł miś, przykładając do oka zieloną butelkę. Podajcie mi harpun, widzę potwora morskiego. Wcale nie jestem potworem, parsknął bóbr. Jestem syreną, która strzeże zatopionego skarbu. Dobra, marynarze, zawołał Franklin. Czas zmienić naszą warownię w starą łajbę. Koledzy z zapałem zabrali się do urządzania statku. Malowali, przyklejali, wieszali morskie ozdoby. Pod koniec dnia z dumą przyjrzeli się swemu dziełu. Zaczyna wyglądać jak statek, zauważył ślimak. Tylko tak, jakby jeszcze czegoś brakowało, westchnął bóbr. Czegoś specjalnego, dodał miś w zamyśleniu. Następnego dnia Franklin i miś szli razem do domku na drzewie. Miś niósł pod pachą tekturowe pudełko. Co masz w tym pudełku? Spytał zaciekawiony żółwik. Miś szybko schował pudełko za plecy. To tajemnica, odparł. Dowiesz się, kiedy wszyscy będą już w domku na drzewie. Ale misiu, proszę, mówił błagalnie Franklin. Nikomu nie powiem. No, dobrze, zgodził się miś z ociąganiem. Ale nie tutaj. Franklin z misiem szybko pobiegli do domku na drzewie. Miś wyjrzał przez okno i sprawdził, czy nikogo nie ma w pobliżu. Potem otworzył pudełko i ostrożnie wyjął z niego flagę. Na białym tle było widać tęczę i zgrabną żaglówkę. Bandera! Ucieszył się Franklin. Właśnie tego potrzeba naszemu statkowi. Sam ją zrobiłem, pochwalił się miś, dumny z siebie. Chcę, żeby powiewała, kiedy inni będą tu szli. Muszę tylko znaleźć mocny sznurek. Miś ukrył flagę pod starym wiadrem i zszedł z drzewa. Idę po sznurek, oznajmił. Pamiętaj, nie mów nikomu. Franklin poprawiał zawieszone na ścianie obrazki udające bulaje, czyli okrągłe okienka, gdy nadszedł lis. Znalazłem koło sterowe, zawołał lis. Świetnie, odrzekł Franklin. Miś też przyniósł coś specjalnego. Co? Zainteresował się lis. Nie mogę powiedzieć, odrzekł żółw. To tajemnica misia. Mnie możesz powiedzieć, zaperzył się lis. Przecież też jestem jego przyjacielem. Franklin zastanawiał się przez chwilę. Lis chyba miał rację. Proszę, nudził lis. Myślę, że to będzie w porządku, powiedział powoli Franklin. Ale nie mów nikomu innemu. Dotrzymam tajemnicy, obiecał kolega.
Franklin wyciągnął flagę spod wiadra. To rzeczywiście coś specjalnego, zawołał z podziwem lis. Miś pokaże ją wszystkim później, wyjaśnił Franklin. Dlatego musimy trzymać to w sekrecie. Oczywiście, powiedział kolega. Nie martw się, nikomu ani słowa. Żółwik odłożył flagę do skrytki. Do zobaczenia po obiedzie, rzekł. Pamiętaj, nie mów nikomu. Po południu Franklin wpadł po misia i razem poszli do domku na drzewie. Znalazłem mocny sznurek, oznajmił miś. Teraz mogę powiesić na nim banderę. Jednak gdy Franklin z misiem dotarli do statku, zobaczyli, że lis właśnie pokazuje flagę bobrowi i ślimakowi. A przecież to miała być niespodzianka. Lisie, zawołał z gniewem Franklin, powiedziałem ci, żebyś nikomu nie mówił. Miś ze zdziwieniem spojrzał na Franklina. To ja tobie powiedziałem, żebyś nikomu nie mówił, rzekł oburzony. Ale lis obiecał, że dotrzyma tajemnicy, zaoponował Franklin. To ty miałeś dotrzymać tajemnicy, upierał się miś. Dajcie mi moją banderę, idę sobie. Misiu, zaczekaj! Franklin chciał go zatrzymać i chwycił flagę. Puszczaj! Miś pociągnął flagę do siebie. Ojej! Rozległ się okropny odgłos dartego materiału i flaga rozdarła się na pół. Po raz ostatni powierzyłem ci jakąś tajemnicę, Franklinie, powiedział miś. Rzucił połówkę flagi na ziemię, odwrócił się i odszedł. Koledzy wlepili wzrok we Franklina. Nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby miś mówił tak do kogoś, odezwał się cicho ślimak. Cieszę się, że to nie ja zdradziłem tajemnicę misia, dodał bóbr. Franklin był bardzo zmartwiony. Powinienem porozmawiać z misiem spokojnie, powiedział w przygnębieniu. Jednak miś nie chciał rozmawiać z Franklinem. Nie miał ochoty grać z nim w piłkę, puszczać latawców, ani jeździć na rowerze. Nie podobało mu się nic, co żółwik zaproponował. Na drugi dzień rano Franklin opowiedział o wszystkim ślimakowi. Miś nie chce już być moim przyjacielem, poskarżył się. Zamyka mi drzwi przed nosem, ucieka przede mną, a kiedy specjalnie dla niego zrobiłem sztuczkę w stawie, wcale się nie uśmiechnął. A czy go przeprosiłeś, Franklinie? Zapytał ślimak. Powiedziałem mu, że chciałem dotrzymać tajemnicy. Po prostu mi się nie udało. Nie zrobię tego nigdy więcej, tłumaczył Franklin. Ale czy powiedziałeś przepraszam? Nalegał ślimak. Żółwik chciał coś powiedzieć, lecz przełknął tylko ślinę. Milczał przez dłuższą chwilę. Nie, odparł w końcu. Nie przeprosiłem. A przecież naprawdę mi przykro. Jak mam sprawić, żeby miś mnie wysłuchał? Coś wymyślimy, pocieszył go ślimak. Po południu Franklin z kolegami miał już pewien plan. Najpierw skleili taśmą dwie połówki rozdartej flagi i powiesili ją tak, żeby była widoczna z daleka. Potem siedzieli cichutko w domku, mając nadzieję, że miś przyjdzie po swoją banderę. Faktycznie miś wkrótce przyszedł. Cześć, misiu, zaczął Franklin. Mam ci coś do powiedzenia. Przyszedłem po moją flagę,
– uciął miś. – Ale wysłuchaj mnie, misiu – poprosił żółw. – Niby dlaczego? – spytał miś. – Bo brakuje nam ciebie – zawołali razem bóbr i ślimak. Miś westchnął. – No dobrze – rzekł. Franklin odetchnął głęboko. – Przepraszam cię, misiu – powiedział. – Naprawdę przepraszam. Bardzo mi przykro, że nie dotrzymałem twojej tajemnicy. Proszę, daj mi szansę, a zobaczysz, że to się już nie powtórzy. Miś spojrzał na Franklina i patrzył tak dłuższą chwilę. Koledzy wstrzymali dech. W końcu miś uśmiechnął się i wyciągnął rękę na zgodę. Hurra! Ucieszyli się bóbr, ślimak i lis. Właśnie wymyśliłem nazwę dla naszego statku, zawołał miś. Statek przyjaźni. Co wy na to? Nazwa wszystkim się podobała, szczególnie Franklinowi, który właśnie odzyskał swojego najlepszego przyjaciela.